Cześć ciekawscy! Wiemy, że na wspomnienie o najbardziej obrzydliwych potrawach na świecie myślicie o odległych i egzotycznych krainach. Nic bardziej mylnego. Nawet w miejscach o bardzo rozwiniętej technologii i cywilizacji wciąż popularne są robaki, surowe mięso i krew. To się dzieje tuż za rogiem. Chcecie wiedzieć gdzie i co to za potrawy? Zostańcie z nami, ale ostrzegamy, przygotujcie swoje żołądki na niezłą karuzelę. Ser to jeden z najpopularniejszych produktów na świecie. We Francji mamy szeroki wybór jego rodzajów, a Amerykanie zdobywają najlepsze rarytasy na czarnym rynku za duże pieniądze. To także bardzo popularny przysmak we Włoszech, a konkretnie tradycyjny produkt Sardynii. Jeśli dotychczas baliście się spróbować sera pleśniowego, to tego wyrobu będziecie unikać z daleka. Chyba że już próbowaliście, co? Może Was zaskoczyć, że sardyński ser Casu Marzu przyrządza się z owczego mleka, a wyrób pozostawiany jest na świeżym powietrzu, aby muchy mogły złożyć w nim jaja. Jedna mucha składa ich około 500, więc w każdym kawałku nabiału wykluwa się tysiące larw. Żywią się one serem, a dzięki ich kwasom trawiennym tłuszcz ulega rozkładowi. Nie ma też innego sposobu i ser musi być spożywany z larwami. Produkt przez długie lata zakazany był w Unii Europejskiej, gdyż nie spełniał norm higieniczno-zdrowotnych. Dopiero niedawno uznano go za produkt regionalny i dopuszczono do konsumpcji. Może pocieszy Was fakt, że współcześnie ser przechowywany jest w chłodni, co prawdopodobnie zabija czerwie. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Jeśli jeszcze się trzymacie, to lecimy dalej. Pewnie wielu z Was uwielbia naleśniki albo pankejki. My też. Tylko przypomnijcie sobie poranek z naleśnikami z czekoladą, dżemem albo miodem i do tego ciepłym mlekiem. Pycha, prawda? Zatem raczej nie spodoba Wam się śniadanie serwowane w Szwecji lub Finlandii. Tam bardzo popularne jest podanie do naleśników nie mleka, a krwi. Oczywiście nie są oni wampirami, to krew pozyskana z dziczyzny. W smaku naleśniki przypominają kaszankę. Chyba nie mam już na nie ochoty. W dużych miastach dość popularne jest organizowanie pikników. W końcu to nie tylko dobry sposób na relaks na łonie natury, ale i okazja do romantycznych spotkań. Cóż, w niektórych krajach pewne potrawy muszą być spożywane na zewnątrz ze względu na swój okropny zapach. I nie ma w tym nic romantycznego. Szwedzki przysmak, surströmming, powstaje z fermentowanych śledzi bałtyckich. Jego zapach jest tak przykry, że je się tnie tylko na świeżym powietrzu. W dodatku puszka, w której przechowywane są śledzie, nabrzmiewa tak bardzo, że staje się niebezpieczna, bo zalewa może w każdym momencie wybuchnąć. Niektóre linie lotnicze zakazały ich przewozu, a co bardziej doświadczeni Szwedzi otwierają puszkę tylko pod wodą. Wielu turystów ostrzega, że potrawa smakuje tak samo jak pachnie. Jak się czujecie? Mamy nadzieję, że wciąż dajecie radę. Dlatego powiemy Wam jeszcze o przysmaku, który kojarzy się z luksusem i wykwintnością. Nie, nie chodzi o kawior. Myślimy o homarze, który gości na wielu wysublimowanych stołach. Mieliście okazję go spróbować? Nawet jeśli wydaje się, że to potrawa z wyższej półki, musicie wiedzieć, że przygotowuje się ją w dość okrutny sposób. W czasach, kiedy oburzamy się na zabijanie świń czy krów, nikogo nie zastanawia, że homary gotuje się na żywca w wrzątku. Chociaż udowodniono, że te zwierzaki nie mają mózgu i nie wiadomo, czy coś czują, to patrzenie, jak wiją się w garnku, jest straszne. Która z tych potraw zaskoczyła Was najbardziej? Której nigdy nie skosztujecie, a którą znacie doskonale? Napiszcie nam w komentarzach i pamiętajcie, by obejrzeć nasze inne filmy. Nie zapomnijcie dać lajka i pamiętajcie, by zasubskrybować nasz kanał. Do usłyszenia!